Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Dzisiaj bardzo krótki poradnik. Bardzo często mnie pytacie bowiem, czy da radę za pomocą przejściówki atnelańskiej ATB USB RS232 programować układy ESP, na przykład ESP CAM, ten z kamerką moduł, bo jak wiecie, on nie ma na pokładzie wbudowanego takiego programatorka. Czy da radę zaprogramować moduły w końcu ESP01? Myślę, że zrobię tu dwa takie 5-minutowe poradniki. Pierwszy dzisiaj będzie o oprogramowaniu, o tym, jak podłączyć czy wykorzystać naszą przejściówkę do programowania modułów właśnie tych z kamerką. Przyłączam się zatem szybciutko na drugą kamerę, bo tu nie będziemy tracili za dużo czasu. Zobaczcie, mamy naszą przejściówkę USB RS232. Nieważne, czy to jest przejściówka z małym, z niepełnym RS-em, tutaj z tym scalakiem, czy z tym scalakiem na środku, to jest w ogóle przejściówka serwisowa. Na tą chwilę nie mamy ich w sprzedaży, ale po prostu pokończyły się układy FTDI, ale być może jak będziecie nalegali, to przywrócimy ich produkcję i znowu wprowadzimy do sprzedaży, bo naprawdę cieszy się sporym zainteresowaniem ta przejściówka. Jak wiecie, ona służy również jako programator dla AV-erów wszelkiej maści, a przejściówka ma pełny RS i to w standardzie napięciowym, albo tutaj jak niepełny RS to plus minus 12 V, albo z pełnym RS-em jedno to z tych gniazdek, albo to i możemy korzystać z pełnego RS-a. Ale nie o samej przejściówce dzisiaj mowa, tylko jak chodzi o wykorzystanie z modułem kamery ESP32CAM. Otóż ja pokażę na końcu taki mini pseudoschematik, jak to podłączać, ale w tym celu wezmę sobie kilka przewodów. Dwa przewody biały, czarny do zasilania, czerwony, pomarańczowy do RX-a, TX-a i krótki niebieski, żeby złączyć dwa piny na czas programowania. Ja dzisiaj nie będę tu wpuszczał jakiegoś programu do tego modułu, raczej pokażę, jak przetestować, czy jest komunikacja z tym modułem właśnie w trybie programowania. A zatem, zanim podłączę zasilanie USB, to moi drodzy, pierwsze co, podłączmy zasilanie do naszego modułu z kamerą. Zobaczcie, w którym miejscu mamy zasilanie. Ten moduł jest zasilany z zewnątrz 5 V. Tu mamy moduł, tu mamy wejście 5 V i GND. Oczywiście, słuchajcie, tutaj widać jakieś VCC, gdzieś tam widać 3 V, 5 V, to nie jest wejście zasilania. No upartego można byłoby tutaj podać 3 V, ale nie mamy w przejściówce i raczej nie polecam zasilać z 5 V bezpośrednio z USB i zasilania. A więc proszę bardzo, już na szybko możemy podłączyć, jak chcecie wiedzieć, jak to zrobić. Myślę, że to nie będzie trudne, proszę bardzo. Nie, biały przewód to będzie plus 5 V. A czarne, żeby się ładnie kolorkami kojarzyło, to będzie masa, moi drodzy. A więc proszę bardzo, mamy dwa przewody podłączone. Skąd wziąć zasilanie na zewnątrz z przejściówki? No tu mamy złącze kanda. Jak się domyślacie, można byłoby to zasilanie wyprowadzać gdzieś tu bokiem z jakichś pinów, ale tutaj, proszę bardzo, tak jak w złączu kanda, na pinie numer 2, czyli tym, mamy 5 V wyprowadzone z USB, na pinie numer 10 mamy masę. A więc proszę bardzo, zobaczcie, że szybciutko podłączamy sobie zasilańsko, tak, do masy, pin numer 10, tak, żeby się nie pomylić, i pin numer 2 to zasilanie plus 5 V, biały kabelek. Proszę bardzo, już mamy wstępnie zasilanie do modułu kamery. Teraz RX, TX, skąd wziąć? No tutaj pamiętacie, że mamy też, poza tym, że może działać w pełnym RS-ie, to tu mamy złącze i ładnie opisane piny pełnego RS-a w trybie TTL. Możemy spokojnie w trybie TTL podłączyć do programowania moduł nasz z układem ESP. Zobaczcie, że na jedynce jest TXD, na dwójce RXD. A zatem TXD to u mnie będzie kolor czerwony, będzie trzeba sobie zrobić krosówkę. Podłączę zatem dwa przewody TXD czerwony, RXD, TXD zobaczcie czerwony, tutaj będzie RXD pomarańczowy, tak? Szukamy szybko na naszym module ESP, gdzie mamy RX i TX. Tutaj mamy takie oto dwa piny, moi kochani. Jest U0R i U0T, czyli to jest RX, a to jest TX. Musimy skrzyżować. Czerwony, jak mówiłem, to był TX w przejściówce, więc go podłączamy do pinu U0R, czyli do, żebym się sam tu nie pomylił, U0R, to jest tenże pin, tak. Natomiast TX, natomiast RX podłączamy do tutejszego, natomiast RX pomarańczowy podłączamy do tutejszego RX-a, proszę bardzo. Podłączone, już mamy cztery przewody.
Już nam niewiele brakuje do szczęścia. Mówiłem jeszcze o krótkim kabelku. Na czas programowania trzeba zewrzeć po prostu pin, jak pamiętacie albo nie pamiętacie, IO0, czyli to jest GPIO0 do masy. Masę na szczęście mamy obok, więc całość jest bardzo prosta. Wystarczy podłączyć przewód połączeniowy do masy. Wystarczy podłączyć przewód połączeniowy do GPIO0. Proszę bardzo, niewiele kabelków, a wszystko jest podłączone do naszej przejściówki USB RS232. Postawię tutaj moduł kamery. Podłączę, moi kochani, się USB. Tak, jest. Jest zasilanie. Tutaj widać, diodka się zaświeciła. Tam nawet chyba mignęła diodka na tym module. Nie pamiętam, czy widziałem, czy nie. Mogę się zatem już przełączyć na inną kamerę, w której pokażę Wam, jak to sobie sprawdzić, czy to działa. Nie będę uruchamiał Eclipse'a, nie będę wgrywał jakiegoś kodu źródłowego. Razem z Eclipse'em, na przykład dla ESP32, instalują nam się albo Windows PowerShell, albo Command, okienko Command, tak? I proszę bardzo, konsola DOS-owa. Tutaj wystarczy użyć, proszę bardzo, esptool.py, za mną wpiszcie, i po to, żeby sprawdzić, czy wszystko prawidłowo jest podłączone do programowania, wystarczy wpisać read podkreślenie mac. Uwaga, klikam enter. Tada, samo sobie sprawdza, na jakim porcie COM jest przejściówka. Zobaczcie, wykryło, że na porcie COM9. Wykryło ładnie procka chip is ESP32D0WDQ6, czyli to jest pierwsza wersja procka ESP32 z kamerą. Widzimy jego właściwości: Wi-Fi, Bluetooth, Dual Core, 240 MHz i tak dalej, i tak dalej. Krystal 40 MHz, MAC adres, wszystko widzimy, a więc już się udało, można powiedzieć, nam doprowadzić go do procesu programowania. Teraz mógłbym odpalić Eclipse'a i z Eclipse'a śmiało wgrać w SAD. Proszę bardzo, za pomocą przejściówki USB RS232 naszej atmelowskiej, o to prosiliście. I to by było na tyle, moi kochani. W następnym krótkim poradniku pokażę Wam, jak to robić z ESP01. To by było na tyle. Hejo!